Siema, siema, jestem Riot GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście Riot sprawdza. I dzisiaj mapka dosyć nietypowa, ponieważ takich mapek właściwie nie spotykamy za wiele, jeżeli już naprawdę w bardzo kiczowaty sposób. A tutaj dosyć oryginalny produkt, można co nie powiedzieć, że oryginalny, ale zaraz dowiecie się dlaczego. Oczywiście mowa tu o mapie o nazwie Falkenthal. Falkenthal, dokładnie, chyba tak to się czyta. Jest to nowa mapa na modhubie, która ma topkę, więc jest ponoć dobra, przez giantów uznana za dobrą. Zaraz zobaczymy dlaczego, że już wiem dlaczego, ale zaraz wam też powiem dokładnie. Eneba współpracuje z Trasli i oferuje specjalną zniżkę od 23 kwietnia do 9 maja, jeśli skorzystasz z metody płatności Trasli na tej stronie. Trustly to dostawca płatności, który ułatwia płacenie za pomocą konta bankowego. Możesz sprawić, aby twój zakup był bardzo łatwy i zapłać ze swojego konta bankowego za pomocą Trustly. Bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bardzo bezpiecznie. Za pomocą właśnie Trustly łatwiej spłacić niż inne alternatywy, ponieważ nie musisz mieć żadnych kart ani haseł, a jednocześnie płacić pieniędzmi, które już masz. Więc dobra, zacznijmy sobie od tego, co mapa zawiera, nie? Więc oczywiście czytamy to, co napisał autor. Witamy w Falkenthal. Gdzieś między Erlengrad a Felsbrunn można znaleźć malowniczy krajobraz ze wzgórzami i dolinami oraz ogromną szansą na uprawę roli, którą chce się wykonać. Dokładnie. Taki ten, przeniesienie między tym a tym, spoczko, nie? No dobra, a teraz funkcje. Jest oczywiście wsparcie Season, Manury System oraz Precision Farming. Więc trzy modziki takie dosyć podstawowe, dobrze, że są tutaj. Mapa posiada 6 od 8 pól, duże wstępnie ustawioną farmę, duży las, wiele nowych budynków, system pociągów z liniami napowietrznymi, teren pod drugą farmę, duże ramce z nowymi otwartymi pastwiskami dla koni, dwa silosy kolejowe do przeładowania między pociągami, będzie pociągiem a pojazdami. Sorry, kurczę, nagrałem to dzisiaj rano i tak trochę jeszcze, wiecie. Działająca latarnia morska, płynąca woda, nowi NPC, misje transportowe. Informacja: latarnia morska oparta jest na ustawieniach typie Wind Turbine. Wykorzystywane z pół roku może powodować drobne problemy, ponieważ prędkość obrotowa światła zależy od prędkości wiatru. Tyle w temacie, a teraz przejdźmy do tego, jak ja wam tę mapę zaprezentuję. Więc cóż, mówiłem, że jest dosyć oryginalna, no i zaraz wam powiem dlaczego. Ponieważ wszystkie budynki na tej mapie, wszystkie modele zawierają tekstury i są zrobione w stylu giantcowym. Tak sam autor napisał, jest coś między Felsbrunn a Erlengrad, ponieważ ta mapa, no, na samym początku wygląda jak oryginalna mapa z gry. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ dzięki temu mamy taką no, fajną imersję, co nie? Tej mapy. I też na podsumowanie powiem, dlaczego ona mi się bardzo spodobała i powiem wam, co teraz zawiera, nie? Więc oczywiście zacznijmy od wyglądu. Więc cóż, ogólnie tak, modele, jak widzicie, na sensie tekstury, są bardzo takie giantowe, nie? No normalnie, pierwsze zobaczyłem, myślę, ty, to nie jest jakiś wydawca Giant Software, czy co? No i tak patrzę sobie, nie, jednak nie. Zrobi to Vectorman i mówię, co jest, nie? I tak patrzę na budynki niby oryginalne i tak dalej, też jakieś budyneczki. Tu jest ta właśnie latarnia. Ona sobie w nocy fajnie działa, to zresztą wam pokażę. No i tu jakieś NPC-ty sobie chodzą, co nie? O, proszę bardzo, jest jeden, tu samochody sobie stoją. Wszystko fajnie, to jest tunelik. To chyba ten do Felsbrunn. Nie wiem. Tekstury oczywiście oryginalne, no bo no oryginalna mapa jest, jakby co by nie było. Więc nie wygląda trochę zbyt tak atrakcyjnie. Mimo to fajnie naprawdę wygląda, nie? Tutaj biegazik oczywiście jest. Jezu, jaki wielki silos. Jak ktoś zrobiłby ten silos na fulla, to jest milionerem. I nie ma co robić z czasem. Okej. Okay. Pola ogólnie są bardzo takie proste, bardzo takie kwadratowe, można powiedzieć, że takie, no właśnie giantowe, nie? Bardzo, bardzo giantowe i wygląda tak dosyć, no bardzo farmingowo, nie? Bardzo tak farmingowo. Tu jest jakiś tam, wiecie, mamy zjazd tędy, proszę bardzo, mamy tutaj zjazd do jakiegoś kanionu, tu też mamy jakiś skup, ogólnie to jest chyba, to jest tutaj w miejscu. A, stacja opanowania i po prostu skup, nie? No, więc tak to sobie tutaj śmiesznie wygląda. Co ciekawe, co nie? Ciekawie, ciekawie. A co za taki placek się urodził? Nie wiem, mniejsza. No nieważne.
Mapka naprawdę w bardzo takim stylu, jak mówię, giancowym i jest to taka dosyć fajna alternatywa dla ludzi, którzy tam troszeczkę, jeśli im się znudziła oryginalna mapa i mogą sobie pograć na tej. Ale dobra. Ogólnie jak zobaczyłem tę mapę, to na początku powiedziałem, że no według mnie ona powinna być farmingu, co nie? No bo zobaczcie, tak wygląda ogólnie gospo. Tu mam jakąś taki ten, jakby wiatkę taką półokrągłą. Tu mamy też kolejną wiatę, chyba to od Easy Items. Znaczy Easy Items, Easy Steel Sheds. Easy Items, nie wiem czemu to powiedziałem. Tu kolejna wiatka oczywiście jest. Silosy, tutaj ten, mamy oczywiście jakieś tam tą zabudowę oryginalną. Co by nie było, tu jakieś oczywiście osprzęt do tura, kurki, krówki, no i tutaj dom. Tutaj domek, trzeba przejechać przez wodę. No i to mamy domek, normalnie ten oryginalny giancowy, możemy sobie do niego wejść, jak zwykle standardowo, więc raczej wielkiej innowacji nie ma. Jakiś taki jestem dziwnie różowy, poczekajcie sekundkę. Dobra, chyba nic i tak nie poradzę, ale mniejsza. Więc sobie tak mam pokazać, się prezentuję. Oryginalne oczywiście tekstury ziemi. No więc wiecie, jakby tak, za bardzo nie mam wam co pokazywać, jeżeli chodzi o tą mapę, ponieważ wszystkie modele i tekstury są oryginalne, więc raczej jakieś tam nowe rzeczy nie uświadczymy tutaj. Aczkolwiek teren naprawdę jest kozacki, jak chodzi o teren to wygląda to bardzo dobrze. I jest to mapa, która naprawdę fajnie się prezentuje, to właśnie mamy te linie napowietrzne, chyba tak się to nazywa. Nie wiem, w ogóle pierwszy raz o tym słyszałem, ale mniejsza. Tu mamy oczywiście las, jest taki dosyć spory ten las. Więc można się tutaj pobawić fajną wycinkę drzew. Jak ktoś tam sobie bardzo lubi. I to jest w ogóle coś, nad czym się zastanawiam, bo nie mam do końca pomysłu na to, co to jest, ale to chyba jest... Aha, dobra, to jest jakieś rancho chyba dla koników, ten sobie, nie wiem, koniki szkolimy czy coś. Chyba tak, bardzo możliwe. No, więc spoko. To mam jakieś przejazdy, wiadomo, to jakaś obórka, to jest ogólnie stadlina chyba cała dla koni. Tak jest. To jest nawet ta oryginalna chyba. Tu jest chyba pastwisko nawet dla koni. O, fajnie to zaaranżowane jest. Fajnie, dobrze to wygląda. Więc fajnie, że mam takie pastwisko. No i to mamy to stalinę, nie? Ona jest oczywiście oryginalna z mapy. Na mapie ona się znajduje tej amerykańskiej, na Ravenportzie. Tylko jest to troszkę w innym stylu. Ale fajnie to wygląda, dosyć spoko. O ile pamiętam, na tym to było fajnie. Poczekajcie sekundkę. Nie ma tego światła. No to sorki, nie pokażę. I na światło byłoby lepiej, nie? No i dobra, propos światła. Też nie ma oświetlenia, więc mapa jest taka totalnie podstawowa i za wiele tutaj raczej nowości takich nie ma. Tu jakiś zameczek, wiadomo, jest, można coś tam do niego podjechać, chyba gdzieś z tej strony nawet chyba. Gdzieś tędy chyba, tak, tędy można sobie podjechać do zamku. I tu takie ruiny właściwie zamku raczej niż zamek. No, ale dobra, spoko. Czy coś jeszcze miałem tutaj wam pokazywać? Chyba nie, no tutaj mamy jakieś tam jeziorko takie fajniejsze i w ogóle jakieś mosty. No ogólnie na mapie dzieje się tam jakiś rynek. Chyba jakiś porcik, z tego to tak się chyba. To się chyba buduje łódki, a potem się zalewa wodą i się wypływa, tak? Chyba tak. No taki ryneczek troszeczkę. Ciekawie to wygląda, naprawdę spoko. Dobra, więc co do wyglądu chyba tyle, bo więcej wam to raczej nie pokażę. Mapa jest taka totalnie giancowa, ale właśnie ma swój taki fajny urok, nie? Fajny ma urok taki. No więc dalej. Jak chodzi o błędy, no to no nie znalazłem, mapa też jest w topce. No co by nie było, no nie ma tu gdzie błędu popełnić. Po prostu na moje błędów żadnych się tutaj nie znalazłem. Więc na razie dziwne, bo znajduję same mapy bez błędów. Albo po prostu źle szukam, nie wiem. Po prostu mapa wygląda na, nie ma błędów i tyle, nie? No to trochę ten ruch uparł, bo zawsze tam się on buguje, nie? Znaczy jak się ustawi na proste te kropki z samochodami, to potem takie rzeczy wychodzą, ale to nic. To mamy sklep w ogóle. Jakby ktoś tam był zaciekawiony, to jest sklepik. Też oryginalny. No bo jaki. No i dobra. Błędy brak. Optymalizacja. Jeżeli chodzi o FPS-y, to powiem wam tak. Bez nagrywania. Stałe powyżej setki. Trzymam się na non-stop, więc spoko. Jak chodzi o granko na przykład na gospie, no to tam dropnęło mi chyba do 80. Bo tak. Gdzieś tutaj dropiło do 80 chyba nawet. O, tam delikatnie 80 można złapać. Ale optymalizacja na tej mapie jest naprawdę koks. W lesie może troszkę mniej. Już nie, las w sumie dobrze zoptymalizowany, jest to tylko drzewa. To nie ma tu nic co sypać, nie? No. Także naprawdę spoko to się prezentuje i jest ten czuć fajny klimacie w tym lesie, nie? Taki giancowy, fajny do wycięcia i naprawdę zrobić co może to fajne poletka, nie? Jak się gdzieś tam uda.
Dobra. Więc optymalizacja jak najbardziej na plus. Jest to jedna z lepszych map, chodzi o optymalizację. I czas na zakończenie mapy. Zakończenie mapy wygląda sobie w ten sposób, że po prostu mamy tak. Jak sami to widzicie, tu mamy wielkie góry w tym miejscu. Tu jest las. A tu mamy wodę, więc mapa dzieli się na trzy zakończenia. Właśnie tu mamy tą wodę. Całkiem spoko, taki, myślę, że woda jest taki dobry, naturalny. Dobra naturalna granica mapy. Więc po prostu zakończymy i tyle, nie? Tu są te góry, które też tak średnio wyglądają. Na przykład tutaj idziemy, jeszcze widzimy tam jakieś rzeczy, które byśmy nie chcieli. Więc szkoda, ale trudno. Tu wygląda troszkę to lepiej. Tu już troszkę lepiej to wygląda, co by nie było. No, tu jest las, więc też tak. Wiadomo, a czemu to w ogóle przyszedłem tędy? Nie powinienem przechodzić. Aha, dobra, po prostu jakoś się chyba przekradłem przez giantce jakieś rzeczy, nie wiem. Ale okej. Więc sobie tak to wygląda. No, troszeczkę tu momentami jest może monotonnie, ale ogólnie i tak zakończenie takie dosyć proste. Raczej z perspektywy gracza byśmy tam się nie zagłębiali, co nie? Bo chyba nie miałoby to sensu. No i to właśnie są te górki, nie? Tu są te górki. Też tak dosyć proste to wygląda, co nie? Tu w ogóle trochę jest słabe, że to jest tak. Na widoku ja bym dał trochę to dalej, nie? Ale okej. Niech będzie i tak. No i tu jest taki lasek jeszcze drobny. To jest drobny lasek. No i tu mam też las, nie? Wokół tego. Więc wszystko w takiej dolince ogólnie. Chyba najlepiej się mapy właśnie robi w takich dolinach. No, ale teraz wam pokażę na koniec latarnię. Proszę bardzo. I teraz najlepsze, patrzcie to. Widzicie to? Ta latarnia faktycznie daje światło i faktycznie, jak sam autor pisał, zależy to od prędkości wiatru. Momentami wygląda trochę dziwnie, co nie? Jak tak napierdziela nam latarnia. Ale jest taki klimacik i to z daleka przez fajnie to wygląda, nie? Pokażę wam. O. No, może tak, może stąd bardziej. No, to już trochę lepiej, nie? Więc fajna ta latarnia, podoba mi się, taki mikrosmaczek. Chociaż jedyna latarnia, która działa, nie? Także... Fajnie, może sobie do niej przejść jakiś easter egg, który jest może? Chyba nie ma, no nic. No i dobra, przejdźmy teraz do podsumowania, ponieważ podsumowanko będzie dosyć proste w sumie, jak chodzi o tę mapę. To tak, dlaczego ona mi się podoba? Po pierwsze, pomimo, że jest tutaj totalna podstawka, brak nowych modeli, znaczy są jakieś tam nowe, ale wszystkie w klimacie tym gigantowym. I też używane są takie raczej proste rzeczy. Farmlandy też takie dosyć na początek proste są, ale ogólnie bardzo dobrze zrobione, tak schludnie. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą mapę, to naprawdę mam wrażenie, że po prostu jeżeli ona byłaby w farmingu, to ja bym się w ogóle nie zdziwił, co nie? Jest zrobione to takim stylu giantowym, które po prostu pokazuje, że można zrobić mapę w fajny sposób i pewnie jestem niemalże w 95% przekonany, że wszystkie pola obsługuje pracowników i raczej z nimi nie będzie problemów, nie? Więc naprawdę sztosik. Samo PDA, wykończenie mapy, zrobienie jest naprawdę takie giantowe i jest idealne po prostu dla osób, które grały na Ravenporcie, grały na Felsbrun, grały na Erlengradzie i nagle powiedziały sobie: kurczę, lubię ten klimat tych giantowych mapek, ale troszeczkę tak znudziły mi się. Więc pobiera sobie tą mapkę, no i po prostu gra sobie dalej. Kolejne kilkaset godzin może to fajnie spędzić, bo naprawdę jest coś co robić. Oczywiście, jak to my mamy w zwyczaju Polacy, raczej takich map nie będziemy lubić za bardzo, ale wiem, że jest jakaś tam mniejszość graczy, która lubi ten klimat i dajcie znać, czy są wśród nas tacy gracze, którzy lubią taki klimat giantowy, którzy właśnie na takich mapach się spełniają i potrafią sobie na nich fajnie grać, zrobić jakiś fajny saving i tak dalej. Jeżeli ktoś taki jest, napiszcie w komentarzu, wam przypnę serduszko. Bo naprawdę dla was też się należy szacunek, że gracie na takich tragicznych mapach. Żartuję, nie, mapa jest naprawdę sztosik. Sztosik i ogólnie polecam ją sobie sprawdzić samemu. Bo jest to coś nowego i coś starego, ale i nowego. Bo mamy stary styl mapy, ale nowe tereny i w ogóle. To jest według mnie super i mapa teoretycznie według mnie, no jakby to robić parę maszynek nowych, to jest spokojnie nowe DLC mapowe. Według mnie to jest nieoficjalne DLC mapowe. Troszeczkę zmienić tylko tekstury, powiedzmy, podłoża, trawy i tak dalej. I mamy zarumiste nawet DLC mapowe, bo wygląda mapa naprawdę fajnie. Więc cóż mogę powiedzieć. Dzięki za uwagę, do kolejnych filmów na moim kanale. Link do tej mapki oczywiście macie w opisie jak zwykle. I trzymajcie się po prostu, do kolejnych. No i cześć, pozdro.